Kochani, w życiu liczy się to, żeby twardo stąpać po ziemi i ja dosłownie stąpam po ziemi, ale nie byle jakiej, bo jeśli zobaczycie na dół, to jest to tak zwany kliniec, czyli warstwa podłoża taka zasadnicza, która nam utwardza powierzchnię. I to utwardzenie powierzchni jest równie istotne jak utwierdzeniu się w przekonaniu, że Energylandia buduje się wielkimi krokami, no bo trzeba nadać tempa tym wszystkim inwestycjom, byście wy mogli z nich jak najszybciej korzystać. I dzisiaj we vlogu ciąg dalszy tego, co właśnie u nas się dzieje. Chris Koider, zapraszam na kolejny odcinek vloga. Ojej, ale to jest ciężkie, kochani, taki mały elemencik, a waży... Lepiej, żeby mój kręgosłup nie wiedział ile. A co dopiero takie potężne kolumny, których jest tutaj naprawdę sporo. One właśnie już za parę chwil, i zobaczycie to jeszcze w tym vlogu, będą się wznosiły, będą się spinały, będą się łączyły, fiksowały. Oczywiście tak stabilnie, byście wy mogli czuć się bezpiecznie. Jak wygląda konstrukcja naszego Wonder Wheel, naszego koła młyńskiego? No, składa się z kilku zasadniczych elementów. O tych, które będą składane już za parę chwil, opowiem wam już teraz. Jak widać za moimi plecami, mamy takie dwie zakotwione duże średnice z bolcami i to właśnie do nich wkręcane będą kolumny. Kolumny, które w połączeniu z kolumnami zainstalowanymi w tamtym miejscu stworzą nam, odnosząc się do geometrii, taki oto trójkąt. I ten oto trójkąt zostanie wsparty kolejnymi kolumnami, które będą zainstalowane właśnie w tych miejscach. Ile ważą takie kolumny? Kochani, od 13 do 18, nawet może 19 ton, w zależności o której kolumnie mówimy. One są oczywiście ponumerowane, tak by nasi specjaliści, budowlańcy, oczywiście w konsultacji z firmą Dutch Wheels, mogli stworzyć nam cudowne koło młyńskie Wonder Wheel. Kochani, to, że się znajduje w tym miejscu, w centralnym miejscu przyszłego koła młyńskiego, to jest rzecz historyczna, bo później już nikt nie będzie mógł stać w tym miejscu, bo ta przestrzeń zostanie zabudowana. Za mną widzicie jeden z potężnych dźwigów. To są, kochani, dźwigi nawet 280-tonowe, które będą nam wspierały w procesie montażu właśnie kolumny, o których mówiłem. To nie jeden, to nie dwa, to łącznie trzy dźwigi, które będą potrzebne do stworzenia tej konstrukcji. I ten geometryczny element, o którym wspominałem, będzie budowany przez około 2-3 dni. W tym słońcu można się opalać, a to piękne koło, które jest za mną, odbija niesamowicie światło, no bo jest białe, w języku filmowym można by nazwać to blendą, ale w praktyce to jest oś główna napędowa, do której będą instalowane wszystkie szprychy. Można powiedzieć, że to jest takie serce naszego koła młyńskiego Wonder Wheel. I to też historyczna chwila, bo mogę chwycić to, mogę być tu z bliska i mogę to zobaczyć, jak to wygląda tak bliskiej perspektywy, i my wam to też możemy pokazać bardzo, bardzo blisko. Zobaczcie, jak potężna wiązka instalacji elektrycznych wydobywa się tutaj, z samego środka. Uhu! Czekaj, krzyknę ci z drugiej strony. Halo, halo, witajcie wszyscy subskrybenci Energylandii na YouTubie. Zapraszam do łapek w górę, zapraszam do subskrypcji. Mówię to wam przez niesamowitą oś koła Wonder Wheel. Aż się boję, czy nie będzie siary, jak to puścimy. Ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Cześć, panowie! Robią. Nasi alpiniści.
Idziemy dalej. Kochani, dzisiejszego popołudnia zaglądamy także do strefy, powstającej strefy Sweet Valley, która będzie premierą 2022 roku. I tuż przy wejściu do naszej nowej strefy zauważyć można budujący się niewielki amfiteatr, a to oznacza, że będzie tutaj bardzo artystycznie. To oznacza, że profil Energylandia Show, na który Was zapraszam, będzie wzbogacony o nowe treści. Bądźcie z nami i pamiętajcie, że czekam na Wasze subki, czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze lajki, serduszka, whatever. Piszcie i bądźcie z nami. Like always. Klaszczę czy wycieram ręce? Zgadnijcie. Można też tak i tak trzeba będzie zdecydowanie robić, zasiadając właśnie tutaj. Kochani, pewne usystematyzowanie wiedzy. Czym się różni teatr od amfiteatru? Ktoś pomyśli, no co za banalne pytanie, ale inni się zastanowią. No właśnie czym? No, odpowiedź jest banalna. Teatr to miejsce, do którego wchodzimy, czyli to jest budynek zadaszony, zamknięty, a amfiteatr to właśnie to, co widzicie za moimi plecami, czyli jest scena, nie ma zadaszenia, jest piękna, powstająca trybuna, na której Wy będziecie klaskać, a ja będę występował. Chodźcie. Gramy, gramy! To są efekty specjalne! Jak w Czterech Pancernych i pies. Pyrkosz, pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz. Proszę Państwa, u nas pyrkanie i jazda idą w parze, czyli słychać huki, stuki, prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem i jak widzicie coraz wyższe ściany pięknego budynku, który będzie łączył w sobie funkcję zarówno teatralną, elementy show, elementy niesamowitych pokazów połączone z serwowaniem dań dla najwspanialszych gości. To oczywiście taka próbka, miniaturka tego, co się będzie tutaj działo. Szczegółów na razie nie zdradzamy, przyjdzie na to czas, a już teraz czas na kolejny postęp prac, który zobaczycie w obrazku. Można się tylko chwycić za głowę, jak ogromna staje się Energylandia. Jesteśmy, można powiedzieć, na końcu przyszłej strefy Sweet Valley. Właśnie za moimi plecami powstaje fundament, który zostanie zagospodarowany niczym innym jak drugim rollercoasterem strefy Sweet Valley o nazwie Honey Harbor. Kochani, dzisiaj kolekcjonuję chwilę, celebruję życie i prezentuję vloga Energylandii. Na zakończenie niesamowita chwila, kiedy Chris sobie siedzi na torze jezdnym Honey Harbor. Tego nie powtórzę na pewno, ale jest to dla mnie zaszczyt, że właśnie z tego miejsca mogę Wam zdradzić kilka cech charakterystycznych tej konstrukcji. To będzie typowo familijny coaster, niespełna 12 metrów wysokości, długość trasy 254 metry i prędkość 54 km na godzinę. To właśnie tutaj będziecie mogli poczuć się jak podczas jazdy kabrioletem. Wiecie, niezbyt szybka prędkość, wiatr we włosach, ach! Cudownie, cudownie, jeszcze raz cudownie. Tak będzie w strefie Sweet Valley, strefie dedykowanej rodzinom z dziećmi, bo to w końcu Energylandia, rodzinny park rozrywki. I tym uśmiechem od ucha do ucha żegnam się z Wami, ale zapraszam na kolejny odcinek vloga. Chris Koider, do zobaczenia.